Dzień dobry, witajcie serdecznie. Kolejny symulator, moi drodzy, jest na naszej tapecie. Jest to Plane Accident. Po sukcesie poprzedniego właśnie tytułu, który miał w nazwie tylko jedno słowo, Accident, czyli wypadek. No, okazuje się, że twórcy, moi drodzy, jednak zrobili gierkę. Zrobili gierkę o katastrofach w przestworzach, o katastrofach lotniczych i tym razem będziemy rozwiązywać zagadki, dociekać prawdy, jak to się stało, że doszło do tego wypadku. W pierwszej wersji tej gry, czyli w Accident, mieliśmy do czynienia tylko wypadki drogowe, samochodowe. No tutaj będziemy mieli wypadki w przestworzach. Zobaczymy. Demko ograliśmy ponad rok temu, to jest już pełna wersja gry i premiera też lada dzień na Steamie. To co? Rozpoczynamy. Jedziemy. Rozwiąż sprawę. Weź plecak z paki. Dobra, bierzemy plecak. To jest takie szkolenie, więc musimy się dowiedzieć, o co tutaj będzie chodziło. Jesteś gotowy do pracy? Znajdź wrak samolotu. Gdzie jest samolot? Gdzie jest wrak? O, tutaj mamy taką scenerię przygotowaną. Okej. Znaleziono wrak. Oznacz miejsce katastrofy. Dobra, słuchajcie. Oznacz miejsce katastrofy. Więc tak. Plecak. Wbijamy. Raz. Dobra. Jest oznaczone. I dwa. Proszę się tu nie zbliżać. Ugaś płomienie. Okej. To chyba lepiej zrobiony samouczek niż w tym demie, naprawdę, bo wtedy to było średnio. Dobra, tu są płomienie. To oczywiście jest tylko i wyłącznie trening, więc dlatego płomienie tutaj w kubłach są, żebyśmy się nauczyli. Zabezpiecz dowody. Czyli co? Dowód to jakiś tutaj leżący kawałek skrzydła. To jest jeden dowód, żeby każdy widział. Gdzieś drugi dowód jest jeszcze? Pokaż. Okej. Tutaj drugi dowód. I trzeci dowód gdzieś? Halo, halo? Może tutaj gdzieś jest ukryty. Czasem ciężko odnaleźć niektóre. Okej? Musimy dronem chyba polecieć. Dobra, skanuj obszar. Oho! No to tutaj już mamy nowoczesną technologię. Dawaj drona. Dobra, szukaj części. Strefa pierwsza. Poszedł! Dobra. Okej, tu coś są. Szukaj części, skanuj obszar. Dobra, szukaj. Śmigło się ukryło. Dokumentacja fotograficzna. Dobra, teraz musimy, moi drodzy, zdokumentować to fotograficznie. Okej, czyli będziemy fotografować. Uwaga, fotka. Cyk. W co ja mam fotografować? Halo! A to! A, nie samolot, tylko... Okej, dobra. Dobra, mam. Dobra. Zamów transport wraku. O, właśnie. Tak powinno się robić. Transportować wrak, a nie zostawiać gdzieś w lesie, nie? Mr. Wolf. Halo, halo, technicy? Dobra, misja wykonana. Jeźdź do hangaru i ustalić przyczynę. Przeczytaj dokument sprawy. Dobra, gdzie są dokumenty sprawy? Chyba tutaj. Moi drodzy, dokumenty sprawy. Miejsce zdarzenia. To nie wiemy. Sprawdź dokumentację techniczną. Sprawdzimy ją zaraz. Oczywiście, że tak. Techniczna dokumentacja. I teraz tak. 13.06.2022. Kompleksowy przegląd maszyny w szybko, kiepsko, tanio usługi. Dobra firma. Lotnicze. Wymieniono skrzydła i hipernapęd. Nie znaleziono żadnych innych usterek. Przegląd wykonał mechanik X. I teraz tak, serwis w XYZ wymieniono silnik. Czyli wiemy, że samochód przechodził jakieś tam renowacje. Pilot flight log, ok. 8.8, czyli w moje urodziny. Lot, airfield 1, airfield 2. Pogoda pochmurna, czas trwania lotu 35, lot przebiegał bez zakłóceń. Czyli leciał, moi drodzy, i było wszystko ok. Fotograficzna dokumentacja, czyli znaleziono jakaś, zbadać substancję w środku butelki trzeba. I to zdjęcie nic nie wnosi do sprawy. Dobra, zeznania świadków, moi drodzy. Pamiętajcie, że to jest szkolenie tylko, tak? Na tej podstawie będziemy się uczyć. Samolot wybuchł w powietrzu, to była bomba! Ja już to słyszałem gdzieś kiedyś. Czarną skrzynkę. Gdzie jest zapis czarnej skrzynki? Zbadaj czarną skrzynkę, dawaj. Gdzie jest czarna skrzynka? Halo, halo. Tutaj. Wkrętarka. Sprawdzamy. Co ja mam tu odkręcić? A, z tej strony. Dobra. Fly leko...
Okej, ale jak odłożyć to? Tutaj odkładamy. Czarna skrzynka, bierzemy. Fly recorder, do not open. Okej, okej, okej. Dawaj, podpinamy i sprawdzamy, co tam było. Odczyt z ostatniego lotu. Musimy dostosować częstotliwość. Oho, dobra, odczyt poprawny, wynik wysłano mailem. Dobra, moi drodzy, idziemy mailem zobaczyć wyniki. Dobra, odbiorcza. Zapis odczytany poprawny, wynik odczytu. W trakcie lotu samolot parokrotnie gwałtownie upadał w dół. Należy sprawdzić, czy spowodowane to było warunkami atmosferycznymi, czy też usterką z systemu sterowania. Zalecenia. Przesłać wynik do dalszych badań w Instytucie Aerodynamiki Lotniczej. Okej. Czyli musimy wysłać do instytutu. Wysyłam. Bardzo proszę o dalszą analizę. Okej. Zadzwoń do świadków. Dobra, dzwonimy do świadków. Dawaj, dawaj, dzwonimy. Kto był świadkiem? Mechanik! Samolot był sprawny, w skrócie. Halo, to jak zajmowałem się samolotem, była sprawna, kupiony w zeszłym roku, nie wymagał żadnych napraw. Czyli mechanik pierwszy mówi, że ogólnie było git. Dobra? Czyli tak, wskazówki na tablicy, to jest coś, co my tutaj będziemy mieli. Baba. Dajemy sobie bombę. Baba mówi o bombie. I teraz co, bomba? Czy to prawda? Dajemy drugie. Czy pogoda była odpowiednia? I substancje trzeba zbadać. Okej. Czyli teraz tak, bierzemy butelkę i wysyłamy do analizy. W tej butelce coś było. Wyślijmy ją. Dobra, zamykamy. Bierzemy do strefy pakowania i gdzieś ją wysyłamy. Gościu, jedź do analizy, dawaj. Jedź, jedź, jedź. Odczytaj mail. Dobra, idziemy zobaczyć. Dokładnie sprawdziliśmy zapis czarnej skrzynki i porównaliśmy go do warunków atmosferycznych na trasie przelotu samolotu. Spadki wysokości wynikały z naturalnych zjawisk pogodowych, a nie ze względu na problemy ze sterownością maszyny. Układy sterownicze samolotu były sprawne. Pozdrowienia, okej. Zrekonstruuj wrak samolotu. Zrekonstruujmy tutaj, moi drodzy, wrak samolotu. Czyli co? Mamy teraz co do zrobienia? Bierzemy śmigło. Śmigło on the place. Dobra, bierzemy teraz ster. Dobra, słaba bateria. O, musimy naładować, moi drodzy. Wymienić baterię. Ładowarka. Czekaj, jakie oblodzenie? Poczekaj, o czym wy teraz gadacie? Czekaj, czekaj, gdzie ja mam to naładować? Dobra, wykonaj skan wraku. Ty, musimy go zeskanować. Ale to dronem? To chyba dronem. Wiedzieliście, że takie małe drony od DJI-a mogą skanować materiały wybuchowe? O, dokładnie tak! Dokładnie tak to wygląda, moi drodzy. Oj, tak, tak. Odbierz paczkę oraz mail z wynikami badań. Musimy oddać tutaj. Okej, tu jest to, nie wiemy, co to było. Odbierz paczkę, mail z wynikami. Mail z wynikami. Dobra, laboratorium. Sprawdziliśmy zawartość butelki. Okazuje się, że w środku znajdowała się woda utleniona. Ta substancja nie mogła mieć żadnego wpływu na katastrofę. Okej, czyli odpada nam całkowicie opcja z tym, nie? Czyli to odwrzucamy. Czy pogoda? To też nie. I bomba też nie. Nie no, nie wiem. Czekaj, bomba. Dobra, to teraz tak. Sprawdź mail, okej. Skaner. Skan na materiały wybuchowe. Skan wykazał znaczne ilości trotylu na poszyciu samolotu oraz liczne ślady... To był zamach! Oraz liczne ślady powstały wskutek wybuchu. Najprawdopodobniej samolot wybuchł w powietrzu. Mógł być wybuch. Eksplozja w powietrzu. System sterowania był sprawny. I zwykła woda. Czyli, moi drodzy, był wybuch. Tak jest. Oznacz wskazówki na tablicy. Tak jest. To odpada, to odpada. No i teraz szkolenie zakończone, moi drodzy. Ukończyłeś szkolenie. Ale zaraz, kto to podłożył? Ja muszę się dowiedzieć. 9 minut szkolenia. Dawać prawdziwą. Dawać prawdziwy. Pierwszy. Pierwsze zleconko. Znany szalony Fredet. Dobra, moi drodzy. Mamy wprowadzenie. Alfred. Znany szalony Fred. Wykonał opryski swoją wysłużoną starą maszyną rolniczą. Warunki atmosferyczne były idealne. Prawdopodobnie usterka zmusiła pilota do awaryjnego lądowania na polu kukurydzy. Udaj się na miejsce, ustal przyczynę wypadku. Gdzie ten wrak?
Piękna farma. No dobra, farma farmą, ale gościu, gdzie tu leży jakiś wrak? Normalnie tak, o, wleciał sobie samolot, patrzcie. Ugaś płomienie, w ogóle jakie to jest? No dobra, no to... A to jeszcze przed chwilą było, ej! Chłop nie ugasił? Ty, czekaj, trzeba ugasić. Ty, chłop normalnie leży. Chłop leży w samolocie, nie wiem czy żyje. Muzyczka gra, chłop prawie nie żyje. To już nie jest szkolenie, słuchajcie, to już są prawdziwe teraz, prawdziwi ludzie, prawdziwe ofiary. Robimy to w celach BHP, żebyście wiedzieli, jak się zachowywać w takich sytuacjach. Dokładnie tak. Sprawdź stan ofiary. Już sprawdzam. Proszę pana! Proszę pana! Zara, ja będę potrzebował pomocy, bo nie mogę się... Nie mogę się ruszyć. Zablokowałem się! Niech pan wytrzyma! Przykleiłem się do samolotu. Zara, będą dwie ofiary. O, kurde! O, jest, odblokowałem się. Dobra. Ty, on żyje albo nie? O nie. Ten pan chyba już nie żyje. Uła. Nie, jest, odzywa się. Jest, coś gada, oddycha chyba. Sprawdźmy to, czy oddycha. Klatka się unosi. Dobra, zadzwoń po pomoc medyczną. Słuchajcie, dzwońcie zawsze od razu, jak widzicie kogoś. Od razu, zanim nawet zaczniecie pomagać. 112. Tak jest, już przyjechała pod niego karetka, to najważniejsze. Wzięli go, a teraz my zachowujemy zimną krew i staramy się ustalić, co tutaj się stało. Zabezpiecz wrak, pierwsza rzecz. Proszę tu nie wchodzić na miejsce zdarzenia. Tak jest, zabezpieczone. Otóż to. Dobra, teraz jestem ciekaw, co tu się wydarzyło. Zabezpiecz dowody, okej. Okay. Co będzie dowodem? Na pewno dowodem będą... To może być dowodem, jakiś pojemnik na paliwo. Tutaj może być oderwane koło, tutaj może być oderwane koło. Tutaj może być kolejna rzecz, co to jest? Cyk, dobra, to też może być. Okej, okay. Tu mamy kolejne, cyk, dobra. Zabezpiecz dowody, co jeszcze tutaj dowodem może być? To może trzeba przeskanować, co? Teren. Przeskanujemy zaraz teren dronem. Śmietnik, to chyba nie, dawaj. Skanuj obszar. Dawaj drona. Lecimy. Szukaj części. Strefa pierwsza. Są dwie części w strefie pierwszej. W strefie drugiej nic nie ma. Strefa trzecia. Nie ma. Jest jedna. No i mamy. Jedna jest przy mnie. Dobra, więc tak. No, muzyczka nie pasuje chyba, no. Ja tą muzyczkę będę musiał wyłączyć, chyba, powiem wam szczerze, i wstawimy sobie swoją muzyczkę jakąś tutaj detektywistyczną, co? Ja bym był za tym. Będziemy wstawiać tutaj swoją muzyczkę detektywistyczną. O tak. Taką didu. O to. Dobra, zabezpiecz dowody, jeszcze dwa. Tu mamy jeden. Coś na stateczniku mówicie, ale co na stateczniku? Nie no, jeszcze dwa przedmioty. Dwa jakieś dowody muszą być. Nie no, tu jest śmietnik, ale czemu ten śmietnik tu jest? Czemu? Ja nie mogę nic z nim zrobić? Czwarte zdjęcie jest. Zamów transport. Halo, bo ja transport chciałem zamówić. Ty, ale jak technicy wezmą ten statek? Jak wezmą w ogóle cały... Złożą go i... Oni go do tej furgonetki zmieścili. Miejsce zdarzenia. Cloverdale. Typ samolotu. Air Duster 205. Czarna skrzynka była. Trasa. Opryski nad farmą. Ilość pasażerów 1. Ofiary 0. W sensie ofiary, że śmiertelne. Pilot. Fred. Crazy Boulevard. Okej. Okay. Opis zdarzenia. Szalony Fred, rolnik z Cloverdale, wzbił się w powietrze swoim Air Tractor 502 i opryskiwał pola kukurydzy. W pewnym momencie, bez wyraźnej przyczyny, samolot zaczął spadać. Dzięki doświadczeniu pilotu udało mu się awaryjnie wylądować. No, to niezłe lądowanie awaryjne. No dobra, dokumentacja techniczna. Był problem z chłodnicą, ale naprawiłem szarą taśmą. Chłopie tam, to nie jest żaden problem. Doczepiłem nowe zbiorniki na opryski. Teraz jeden lot i wszystko będzie spryskane. Okej, okay, czyli już w tym momencie widzę, że to jest niezły Janusz, który oszczędza na naprawie, plus chyba będzie problem z
równowagą, no bo jeżeli doczepiał dodatkowe zbiorniki, no to samolot mógł stracić jakąś równowagę i środek ciężkości. Zainstalowałem czarną skrzynkę, pytają po co, a ja im na to, że mogę. Regeneracja silnika, wymiana płynów, przegląd systemu hydraulicznego. Innych napraw nie robiono. Właściciel poinformowano o złym stanie technicznym maszyny. Przegląd, naprawa zrobiona przez Stanleya Woodsona. Zbiory. Motor coraz gorzej działa. Patrzyłem, ale nie wiem co. Trzeba dać do Stanleya. Okej. Okay. Naprawiłem przepustnicę, bo się cięła. Teraz brzmi fest. Dobra. To teraz tak. Pilot Flightlock. Co on tam miał? Maj. Cały czas latam polami, jak dobrze pójdzie, to za 2 tygodnie spryskam kukurydzę, czas na opryski warzyw, z nowymi zbiornikami idzie. Poleciałem na jarmark do Fairmont, zjadłem dobrego jedzenia z grilla, aż za dużo i mnie jelita teraz bolą. Sprawdzam, czy samolot sprawny, przydałby się Stanley, rzucił ok. Dobra, Stanley jest tutaj kluczową raczej osobą. Zadzwonię do pana Stanleya. Mechanik Stanley. O, jaki fajny Stanley. Chodź. Nie odbiera. Zostaw wiadomość. Dobra, Stanley niestety nie odbiera. Biorcza, nadawcza nie mamy. Świadkowie. Zeznania świadków. Sierżant Kowalski. Co za numer? Udało mi się ustalić, że świadkiem wypadku był sąsiad Mike. Okej. Okay. Moi drodzy, szpital St. Mary. Pan Belware Fred trafił do nas w stanie ciężkim, nadal nie odzyskał przytomności. Gdy jego stan ulegnie poprawie, poinformuję. Okej. Okay. Ta muzyczka jest dobra chyba, nie? Do śledztwa. Może lecieć cały czas taka? Dokumentacja fotograficzna. Zdjęcie pierwsze. Mamy. Drugie. Nic nie wnosi. Zbiornik nie jest oryginalną częścią samolotu. Zdjęcie nie wnosi nic do sprawy, dobra? Zadzwoń do świadków. No dobra, to teraz muszę już dzwonić do świadków. Jednym był Mike, mechanik. Ten samolot to się trzymał na srebrną taśmę. Przeglądy? Jakie przeglądy? Dopóki cios działało, to działało. A jak się psuło, to Fred naprawiał sam. Nie wiem czemu, ale Fred koniecznie chciał mieć w samolocie czarną skrzynkę, więc pomogłem mu ją założyć. Może na niej będą jakieś informacje. I sąsiad Mike. Siedziałem na werandzie i patrzyłem, jak szalony Fred latał nad kukurydzą. W pewnym momencie samolot poleciał prosto w ziemię. Całe szczęście, że Fred to dobry pilot i udało mu się wylądować. Może to przez te olbrzymie zbiorniki, co się sam je doczepił. Mówiłem mu, jak koledzy z takimi zbiornikami, to daleko nie poleci. Sąsiad Mike powiedział tak. Okej, okay. Czyli... Teraz głównym podejrzeniem było własnoręcznie modyfikowane elementy, tak? Czyli za duży zbiornik i Fred w szpitalu. Dobra, zrekonstruujmy samolot. Jedno koło. Dobra. Tylne koło to jest chyba. Dobra. Powyginane trochę. Śmigło jedno. Śmigło drugie. Śmigło trzecie. Jeszcze jedno koło. Zbiorniki. Okej. Osłona. On taką osłonę dał na zbiornik? Nie, no to... Jak to mogło lecieć? Jeszcze jedna część. Czyli to do oprysków. Wykonaj skan wraku. Już robimy skan. Skan! Robimy. Czyli nie było materiałów, bo powierzchnia. Materiałów nie było. To teraz zobaczymy, jak powierzchnia. Okej. Okay. Dobra. Zbadamy czarną skrzynkę jeszcze. Zobaczymy czarną skrzynkę teraz, bo jeszcze na niej nie sprawdziliśmy informacji. Ty, ale czarna skrzynka to musi być gdzieś tutaj, nie? Schowana. Takie tu jest fotel. A może pod fotelem gdzieś, kurde, to schował. Skaner wynik. Skanał wykazał, że dodatkowe zbiorniki na opryski nie wpłynęły na udźwig samolotu i nie były przyczyną wypadku. Jak to skaner mógł w ogóle takie rzeczy wykazać? Okej, okay. Czyli... Że zbiorniki nie? Okej, okay, dobra. Zbadaj czarną skrzynkę. Teraz musimy czarną skrzynkę wyciągnąć. Ty, a może on po prostu zawału jakiegoś dostał, albo wiesz, albo cukier mu spadł. Uff.
O kurde, UFO. Czekaj, jakaś fiolka, bo znalazłem jakiś przedmiot. Moment. Tu coś znalazłem, zobaczcie. Tabletki! Kurde, bo on może chory jest na coś i doznał jakiegoś... A, widzicie. Do analizy musimy wysłać ją. Okej, okay. Idziemy. Zapis odczytany poprawnie. W trakcie lotu silnik przestał działać. Prawdopodobnie przyczyną był brak paliwa. To może być ciekawa. Nowe w sprawie, nowy dowód. Czyli tabletki. Zbiornik jest ok. Czyli na pewno zbiornik nie. Czyli zbiornik wywalamy. Dodajemy brak paliwa. To jest najbardziej prawdopodobny w tym momencie. Brak paliwa najbardziej prawdopodobny. Dobra, sprawdź kontrolkę paliwa na kokpicie. Sprawdźmy. Na jakim poziomie się zatrzymała? Czyli nie ma. Okej, okay, że nie ma. Kontrolka paliwa wskazuje, że brak jest w połowie pełny. A nie, jest, przepraszam. Dobra. Czyli, że w połowie jest. Czyli kontrolka może źle pokazywała. Może to jest techniczny stan. Sprawdź na planie samolotu, gdzie są zbiorniki. Fuel tank w skrzydłach. Okej. Okay. Sprawdź sondą. Okej. Okay. Aha. Dwa. Jeszcze jest jakiś zbiornik jeden? Ty, no ale... Nie mamy tutaj nigdzie podpowiedzi, gdzie mamy to... A, tu. Mamy to, dobra. Odbierz paczkę z fiolką, e-mail z badaniami. Zadzwoń do mechanika, dobra. Bak jest pusty, omów to z mechanikiem. Ok, ok. Czyli nie ma nigdzie paliwa. A wskaźnik pokazuje, że jest git. Weźmy paczkę. Mechanik! Kontrolka nie działała? Wskazywała złą wartość? Bardzo prawdopodobne. Maszyna rolnicza nie podlegała obowiązkowym przeglądom. Podejrzewam, że połowa systemu była wadliwa i trzymała na tak zwane słowo honoru. Kontrolka, okej. Okay. Czyli bak był pusty, czyli chodziło o paliwo. Jeszcze maila tutaj odbierzmy. Zbadaliśmy przesłaną substancję. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że w środku znajdowała się zwykła aspiryna. Proszki nie mogły mieć wpływu na psychomotorykę pilota. Okej, okay, czyli te tabletki nie miały wpływu. I teraz tak, brak paliwa, to jest potwierdzone. I kontrolka nie działała, to jest wręcz pewne. Zwykła aspiryna. Okej, okay, czyli... jeszcze teraz tak. Przyszedł mail, sprawdź. Bomba? Chciałem poinformować, że pan Fred odzyskał przytomność. Stan jego pozwala na przesłuchanie. Zadzwonimy do Freda. Słabo się czuję, nie wiem co się stało. Zabrakło paliwa? Kontrolka to już z rok nie działa. Ale ja zawsze tankowałem 20 galonów paliwa i starczało. Tym razem tankował Pedro, mój nowy pracownik. Dodano numer telefonu od Pedra. Pedro! Ja znać języka słabo, si senior, ja tankować, tak jak senior Alfredo kazać. 200 litrów. Pedro zatankował 200. Pedro? Pedros? Nie, Gajos. 200 litrów, moi drodzy, ustal przyczynę wypadku na tablicy. Poczekaj, moment, jeszcze raz. Pedro mówi, że tak jak Alfredo kazał, 200 litrów. Litr. A Fred? Galon. Zaraz, 200 litrów. Ile to jest galon? Google. Ile to galon? Galon to jest 3,8 litra. Galon to jest prawie 4 litry. O kurde, on zatankował o... Kurde, Pedro, nie rozumie ci języka. Pedro, zatankować nie to, co trzeba. Nie taka ilość, jak trzeba. Wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Szalony Fred przerobił swój samolot i zamontował dodatkowe zbiorniki na opryski. Jednak to nie miało wpływu na katastrofę. Okazało się, że przyczyną katastrofy była słaba znajomość języka angielskiego przez pracownika Pedra. Nie zrozumiał polecenia Freda i zamiast 200 galonów nalał do baku 200 litrów paliwa. Uszkodzona kontrolka nie dała znać pilotowi, że kończy mu się paliwo i dlatego samolot runął. No to pięknie. Dalsze losy postaci. Szalony Fred nie przejął się wypadkiem. Stwierdził, że widocznie to nie był jeszcze jego czas. Kupił nowy samolot,
który nadal osobiście pilotuje, jednak tym razem lepiej dba o jego stan techniczny. Aha. Ciekawe, jak długo to potrwa. Ciekawe, co z Pedro. Dalsze losy Pedra. Pedro, w gniewie Fred wyrzucił go z pracy i chciał postawić akt oskarżenia. Jednak szybko sobie przypomniał, że Pedro był zatrudniony nielegalnie. Finalnie, po tygodniu od powrotu ze szpitala, zatrudnił Pedra z powrotem. Aby uniknąć podobnych pomyłek, zainwestował w kurs języka angielskiego dla swojego pracownika. Oj, moi drodzy, tutaj nauczkę dostali wszyscy. Dobra, dochodzenie, gratulacje, zajmij się kolejną sprawą. Okej, zamknij. Dobra, ej, jak oceniacie, moi drodzy? To jest dobre, w sensie te plot twisty mi się podobają, że tak, ja na początku byłem wręcz pewien, że jak się dowiedzieliśmy, że tam są te zbiorniki i że ten chłop sobie montował zbiorniki, ja mówię, nie, no na pewno, domontował tyle na tył, że środek ciężkości się przeważył. Wiecie, jeszcze jest coś takiego, że na początku, jak były pełne te zbiorniki, to samolot miał swoją jakąś wagę, nie? Ale jak spryskiwał i schodziło z tego, no to, wiecie, mógł zacząć dziób na przykład się unosić albo opadać, bo tył zaczął być lżejszy. No i mówię, no to wtedy, kurde, mogło coś dojść do takiej sytuacji. Ale z drugiej strony, chłop całe życie tak lata. To był doświadczony latać po swojemu, nie? No i okazuje się, że takie, kurde, plot twisty na zasadzie Pedro, ja nie umieć języka, ja tankować. Czyli co, moi drodzy, nauczka jest taka, że nie oszczędzać na BHP, mówi się, że bezpieczeństwo hamuje pracę. Jak widać, bezpieczeństwo i higiena pracy, tak, nie oszczędzać. Dbajcie o przeglądy i jeśli chodzi o pierwszą pomoc, jak widzicie kogoś, kto nie wiadomo, co mu jest, pierw dzwońcie, a potem możecie mu zacząć pomagać, jakąś pierwszą pomoc udzielić. Tyle, moi drodzy, w tym odcinku pilotażowym. Ja tutaj kończę nagrywanie i jeżeli chcecie całą serię z tej gry na głównym kanale, to będę to nagrywał na Twitchu, a następnie montował to w takie skróty właśnie na główny kanał YouTube. I dajcie znać, jak wam się podoba, łapki w górę i tak dalej. Zrobimy całą serię, bo te przygody są fajne, są ciekawe, czasami humorystyczne, chociaż tematyka jest poważna. No ja czekam, co będzie większe, bo na pewno będą jakieś pewnie, kurde, jumbo jety jakieś, wiecie, jakieś osobowe, coś większego. W opisie macie linki do drugiego kanału, Bonkol Live, do trzeciego Bonkol Ludolog. Tam zachęcam do subskrybowania, bo to nowy kanał. I Instagrama, Facebooka, Twittera. Jednak jak chcecie kupić gierki po taniości, to pamiętajcie, że możecie kupić to na g2a.com. Z mojego linku dodatkowo mnie wspieracie. I jak są taniej, to po co przepłacać? Możecie kupić tam gierki cyfrowe. Trzymajcie się, pa pa.